Piotr Haładaj, witam Państwa w programie Gość Dnia, a w studiu jest z nami pan poseł Grzegorz Matusiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, jak pan ocenia wynik wyborów samorządowych na terenie naszego województwa? Przede wszystkim jak pan ocenia wynik Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego? Do Sejmiku Wojewódzkiego uzyskaliśmy, wydaje się nam, bardzo przyzwoity wynik. W związku z tym, że dzisiaj trzeba powiedzieć, że rządząca partia, właściwie koalicja, no ma niestety dużo narzędzi, ale przede wszystkim jest to na fali znoszącej. Ale już dzisiaj widać, że nie przekłada się to między innymi na samorządy miast, powiatów, gdzie Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje wynik bardzo przyzwoity, bardzo pozytywny. Trzeba też powiedzieć, że jeżeli chodzi o sejmiki, miał w rękach Prawa i Sprawiedliwości zostać jeden sejmik, a okazuje się, że nie. Że właściwie mamy szansę utrzymać tą sytuację, którą mieliśmy przed wyborami. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości również startują, będą walczyć w drugiej turze, będą ubiegać się o stanowisko prezydentów miast, chociażby w Rybniku, chociażby w Jastrzębiu-Zdroju, w Częstochowie. To chyba dobry symptom dla pana partii, że jednak Prawo i Sprawiedliwość w tych największych miastach cały czas się liczy. Tak, tutaj wspomnę, że Jastrzębie-Zdrój, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, bo nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, uzyskał bardzo dobry wynik i wyprzedził w pierwszej turze urzędującą panią prezydent. No, nie wiem, to jest sytuacja kurtuazyjna, że Platforma Obywatelska nie ma swojego kandydata, chociaż mówi, że jest jedną z najsilniejszych partii. Tutaj nie wiem, czy to jest działanie taktyczne, wyborcze, czy po prostu się wstydzą. Nie wiem, czy pani Hetman się wstydzi, czy Platforma się wstydzi kandydatki, bo uważam, że jeżeli robimy uczciwe wybory i mamy wspaniałych kandydatów prawdziwych, to nie musimy się tego wstydzić. Ale podejrzewam, że to jest taktyka wyborcza, mimo tego, że widziałem, jak pan poseł Krzysztof Gadowski, pan wiceprezydent Roman Foksowicz wieszali chyba banery pani Anny Hetman, będąc w miejscu, gdzie były zawieszane nowe banery Anny Hetman na skrzyżowaniu Alei Piłsudskiego i Warszawskiej. To pokazuje, że jednak to jest taktyka, która chyba się nie sprawdza. W wyborach samorządowych często dużą rolę odgrywają komitety wyborcze wyborców. One mogą być czasami powiązane rzeczywiście z ugrupowaniami politycznymi o zasięgu ogólnopolskim, czy nawet kandydaci, którzy są członkami partii, startują jednak z komitetu wyborczego wyborców, a nie z komitetu partyjnego. No tak było, jest i będzie. Oczywiście, tak jak pan poseł wspomina, cel tych działań może być różny, ale na pewno jest obliczony na zwycięstwo. Nie jestem w sztabie wyborczym pana Michała Urgoła, ale wiem, że są koledzy, to są przede wszystkim radni, którzy prowadzą bardzo sprawną kampanię, uczciwą kampanię. Tu dzisiaj możemy powiedzieć jednoznacznie, że ta brutalna kampania, która jest i towarzyszy w drugiej turze poprzez używanie spółki Skarbu Państwa w ostatnim finiszu, w drugiej tury do walki z przeciwnikiem, uważam, że nie jest fair play i znajdzie swoje odzwierciedlenie w aktach prawnych, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć jedno, że sztab wyborczy pana Michała Urgoła przygotowuje, można powiedzieć, procedury prawne do złożenia w sądzie, jak i również w prokuraturze, a może w tym. Zobaczymy, co nam kancelaria prawna przekaże, jakie są sugestie, jakie są, ale w każdym razie widzimy, że oszczerstwa, kłamstwa w tej kampanii funkcjonują i jest to przykre ze względu na to, że Jastrzębianie nie zasłużyli sobie na takie działania. Ale te działania się powtarzają. Przypomnę swoją kampanię, gdzie w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w blokach pojawiały się paszkwile w stosunku do mojej osoby. Przypomnę też, że
Trzykrotnie wygrałem w trybie wyborczym, raz wygrałem w trybie cywilnym, raz wygrałem w trybie karnym z osobą, która mnie szkalowała. I trzeba powiedzieć, że ta osoba później w Urzędzie Miasta dostała granty. Nie wiem, jak to się stało, ale przypadek, może przypadek, że ta osoba, starając się o granty, otrzymała dość duży grant w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. I uważam, że powinniśmy jednak prowadzić tą kampanię uczciwą, fair play, na tak zwane programy. Dzisiaj używa się w programie Anny Hetman, nie pozwolimy oddać miasta PiS-owi. Co to znaczy? To jest tak dobrze? Szanowni Państwo, no 10 lat to jest zmarnowanych lat dla Jastrzębia. Mieliśmy Jastrzębską Półkę Węglową, mieliśmy środki z budżetu państwa. Przypomnę, że największa inwestycja strategiczna, 20-milionowa, była zasilona z budżetu państwa. Chodzi o ten tak zwany wiadukt na Alei Piłsudskiego, dzisiaj ulicy Piechoczka. I trzeba powiedzieć jednoznacznie, że ja się przyczyniłem do tego, żeby w ostatnim dniu, kiedy były składane wnioski na programy dotyczące między innymi budowy, bo właściwie to nie odbudowa, a budowa nowego wiaduktu, była interwencja, która była skuteczna. To do mnie dzwoniono z Urzędu Miasta, żebym interweniował. Pytałem się pani prezydent, niestety chyba do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi, dlaczego tak opieszale podchodzono do tej sytuacji. I trzeba powiedzieć, sala koncertowa. No to też jest wynik budżetu państwa. No pani Hetman inwestowała, można powiedzieć, w rozrywkę. Ale my nie mamy miejsc pracy. My musimy dla młodych ludzi znaleźć alternatywy pracy poza górnictwem. Dzisiaj tej alternatywy nie ma i przy pani Hetman nie będzie. Pani Hetman przecież mówi, że będzie tak, urząd marszałkowski, rząd. Przypomnę, 2015 rok, trudna sytuacja w górnictwie. Co zrobiła pani Hetman? Schowała się w swoim gabinecie, co też dokumentują, udokumentowane są poprzez jakieś tam relacje filmowe. I nie zabrała głos, gdzie wszyscy prezydenci miast górniczych uczestniczyli w rozmowach pośredniczych. Pani Hetman schowała się i po prostu nie było jej widać w Jastrzębiu-Zdroju. I to jest dla mnie po prostu zły przykład, że ta osoba nie jest w stanie zrealizować oczekiwań mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. A brudną kampanią niestety nie wygra, a przegra. To jest Jastrzębie-Zdrój. A jak pan ocenia szansę kandydata Prawa i Sprawiedliwości w Rybniku w starciu z obecnym prezydentem Piotrem Kuczerą? Znam pana Andrzeja i trzymam mocno kciuki. To jest osoba, która działa w Prawie i Sprawiedliwości od dłuższego okresu czasu i był radnym i jest radnym i z pewnością zna problemy rybniczan. I myślę, że tutaj chyba kampania trwa w sposób, można powiedzieć, cywilizowany. Nie to, co w Jastrzębiu. Dzisiaj w Jastrzębiu trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego akurat osoba, która, można powiedzieć, prosi o cywilizację, o, powiedzmy, walkę fair play, używa takich argumentów. Używanie spółki Skarbu Państwa do walki ostatnim na finiszu drugiej tury po prostu musi się spotkać przede wszystkim protestem i można powiedzieć, że również środki prawne będą w tym kierunku powodować to, że znajdziemy zleceniodawcę i wykonawcę. Domyślamy się, kto to jest, docierają do nas informacje i myślę, że jeżeli jeszcze nie przed rozstrzygnięciem, to już po rozstrzygnięciu z pewnością opinii publicznej przedstawimy, kto stoi za prowokacją, oszczerstwem, kłamstwem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. A czy programy kandydatów, mówię teraz o Jastrzębiu-Zdroju, one naprawdę są tak różne od siebie? Oczekiwania mieszkańców sobie miał okazję poznać nasz kandydat Michał Urgow, który przez ponad 3 miesiące prowadził konsultacje, spotykał się z mieszkańcami na ulicach, na spotkaniach i tutaj wypracował koncepcję, która pozwoli na zadowolenie większości mieszkańców Jastrzębia. Wszystkich nie zadowolimy, ale przede wszystkim będziemy traktować wszystkich mieszkańców jednakowo. Dzisiaj się okazuje, że wszystkie inwestycje, tak zwane rozrywki, zabawki, cały budżet pochłonął Zdrój. A gdzie mamy tutaj pozostałe dzielnice? Na obrzeżach miasta po prostu zaniedbane są drogi,
zaniedbane są placówki, zlikwidowano świetlice. To, szanowni państwo, nie daje równych szans mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju. 10 lat to było po prostu zmarnowane 10 lat. Czyli Prawo i Sprawiedliwość chce postawić na odtworzenie miejsc pracy, na poprawę warunków socjalnych mieszkańców? Przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość ma w projekcie budowę infrastruktury, która pozwala na inwestycje w naszym mieście. Szanowni państwo, ekookna budują fabrykę w Wodzisławiu, a Jastrzębiu no zero, po prostu zero i dzisiaj trzeba się po prostu mocno zastanowić nad tym, jak rozmawiać. Myślę, że kandydat nie będzie miał problemów, nasz Michał Urgo, rozmowy czy z posłami trzeciej drogi, czy z posłami Platformy Obywatelskiej, bo jest człowiekiem otwartym, ale przede wszystkim jest menadżerem o dużym wykształceniu. Pan Gadowski powinien docenić to też i też powinien rozmawiać w przyszłości z panem Michałem Urgołem, bo uważam, że rozmowy, które dadzą satysfakcję mieszkańców w postaci chociażby nowych dróg, naprawy dróg czy inwestycji, jak na przykład Miejski Ośrodek Kultury, gdzie płaci 1 000 000 rocznie czynszu, stoją budynki zaniedbane. No szanowni państwo, no 10 lat, jest szansa coś zrobić. Myślę, że przyszła kadencja i liczę na to, że mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju zaufają i wybiorą Michała Urgoła, to będzie szansa na rozwój Jastrzębia. Bynajmniej nie taki, jaki sobie wyobrażamy, że będzie od razu w pierwszym roku, ale 5 lat daje szansę na to, żeby te inwestycje już realizować. Myślę, że też już tak zwana kolej plus, CPK, to nie wiemy, co będzie po tych wszystkich audytach, bo jeszcze nie ma audytu, a wszystkie prace są wstrzymane w tym zakresie. Myślę, że Kolej Plus ma największe szanse, to jest program rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale również pana Tadeusza Sławika, który zabiegał o tym, to jest również mój. Od 2013 roku żeśmy jeździli wszędzie, gdzie się dało. Nie widziałem tam pani, ani prezydent, ani no, na jednym spotkaniu był wiceprezydent, gdzie zaprosiłem do mojego biura, gdzie przyjechali przedstawiciele CPK, gdzie mogliśmy rozmawiać o możliwościach i szansach dla Jastrzębia. Myślę, że to nowy prezydent jest w stanie zrealizować. W Jastrzębiu też w programach wyborczych pojawia się kwestia akwaparku bądź przebudowy pływalni Laguna. Czy w Jastrzębiu powinien powstać ten akwapark? Powiem tak, w Gliwicach powstaje, a Jastrzębie czymś są gorsze od Gliwic. My mamy Jastrzębską Spółkę Meglową, mamy Prymat, mamy również bardzo rozwinięty, można powiedzieć, przedsiębiorców z Bzia. To są po prostu dochody do budżetu. Dzisiaj też dostajemy informacje, że również są fundusze z KPO. Myślę, że znajdą się środki, a pan Urgoł jest sprawnym menadżerem i na pewno pozyska środki, bo przede wszystkim bazuje to na tym, że my będziemy mieć geotermię, która pozwoli nam na utrzymanie, tańszym utrzymaniu akwaparku. Akwapark to jest dość duży wydatek, ale przede wszystkim mamy tereny po Jastrzębskiej Spółce Węglowej, które nadają się tak, bo to jest infrastruktura energetyczna, wodna i również drogowa, gdzie można też również ulokować parkingi, bo dzisiaj, szanowni państwo, narzekamy na brak parkingów. Wszystkie atrakcje poszły do Zdroju i nie ma parkingów. Jest parking, nie wiem, będę tą sprawę wyjaśniał po wyborach, dlaczego mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju są, można powiedzieć, oszukiwani nie na wnuczka, ale na parking. Jest osoba, która pilnuje tego parkingu, siedząc obok, nie informuje mieszkańców i po 2-3 minutach przychodzi, wkłada za szybę bilecik, który mówi o tym, że do 7 dni 300 zł, a po 7 dniach 500 zł obowiązuje mandacik. Uważam, że to jest bezprawne działanie i mam nadzieję, że osoby, które zostały pokrzywdzone w tej sytuacji, będą się zgłaszać do mnie i postanowimy coś, co po prostu przyniesie im satysfakcję, że te środki powinny zwrócić do osób, które zostały moim zdaniem nieuczciwie potraktowane. Panie pośle, już można powiedzieć kilka dni do rozstrzygnięcia, czy kampania w Jastrzębiu-Zdroju jeszcze bardziej nabierze tempa, czy to będzie czas uspokojenia? Nasze, bo to
to by trzeba było się zapytać szefa sztabu wyborczego, pana Michała Urgoła, ale pan Michał Urgoł nie jest osobą, która jest agresywna, która jest w stosunku do konkurencji nieuczciwa. Prowadzi swój tok kampanii i powiem tak, że bardzo dużo osób zwraca się do mnie z taką opinią, że jest świetna kampania. My nie atakujemy pani Janny Hetman. My staramy się pokazać argumenty i pokazujemy fakty. A niestety tutaj w ten sposób to są pomówienia i proszę zobaczyć, że ostatnie działania drugiej strony konkurencji są po prostu nie fair play. Znikają nam banery. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że będziemy po prostu też monitorować tę sytuację, dlaczego znikły banery pana Michała Urgoła prawie z całego Jastrzębia. Wiem, że w czasie kampanii pierwszej tury też była wynajęta firma, która miała usuwać banery i interwencja jednej z kandydatek przyczyniła się do tego, że też byłem świadkiem, jak stawiano z powrotem konstrukcję i przywiązywano. To świadczy o tym, że panuje panika, chaos w tej drugiej stronie. Ale życzę wszystkim dobrego wyniku. Pani Hetman też życzę dobrego wyniku, ale lepszego wyniku życzę panu Michałowi Urgołowi, który zasługuje na zaufanie mieszkańców i myślę, że nie zawiedzie was, bo tutaj ja jako mieszkaniec Jastrzębia jestem bardzo zawiedziony sytuacją, którą żeśmy zostali w mieście po 10 latach. Panie pośle, i na tym musimy zakończyć rozmowę. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program z cyklu Gość Dnia. Do zobaczenia. Dziękuję.